Ja pierdzielę, co tu ja przeżyłem, to nawet nie idzie opisać. Ja witam was w kolejnym odcinku. Widzę, że brudny jest obiektyw. Teraz chyba lepiej. Katastrofa. Cokolwiek tutaj człowiek chce coś zrobić, to zaraz są przeciwności losu. Ale zobaczcie, już cała tablica jest uzbrojona. Niestety gdzieś przesiałem, jakby to powiedzieć, taką pomarańczową kontrolkę, taka jak ta, albo i żółta ona była, do świec żarowych. O, zobaczcie, o, jest niebieska. Niestety na tą chwilę musi być niebieska, ale to żaden problem wymienić, tylko się odkręci i jest zrobione. Jak widzicie, cała instalacja już położona. O, tutaj zamontowany jest przerywacz, co prawda stary, bo nowy, o, nowy gdzieś tu leży. Nowy jest do wywalenia, to jest któryś przerywacz. To jest już któryś przerywacz, który jest felerny. Jest felerny. Katastrofa, szkoda gadać na temat jakości tych części. Felerny, założę na razie stary, aby był, bo podmienić zawsze idzie, to tylko wtedy się odkręci, ciach, ciach i tyle jest, ale jest wszystko gotowe. Jak widzicie, wszystko jest popodpinane, wszystko działa, każda jedna rzecz. O, kierunkowskazy, no zobaczcie, no tak z opóźnieniem działają, nie? O, ale działają, jedna, jak i druga strona. Fajny jest ten przyłącznik, bo ma taki, jest podświetlany, o, ale zobaczcie teraz. Nieźle daje po uszach, co? No, kontrolka świec żarowych. O, ciach, działa. Ten tu, ten przyłącznik świec żarowych jest naprawdę słabej jakości. Jakby był lubelski wzięty, to jeszcze by było, a to jest jakiś tam, jakiś podrabianiec tam. O, tutaj tak mamy pozycję. O, jak widzicie, tam w szyby się odbija. O, pozycja. Tak samo tu z przodu. Jest pozycja? Jest. Dalej, o, podświetlenia działają również, jedno jak i drugie. Temperatura, o, też działa. Teraz tak, krótkie i długie, o. Ale oprócz tego, zobacz, jest jeszcze kontrolka świec długich, znaczy świec, świateł długich, o. Ciach i ciach. No, wszystko działa tak, jak się należy. Ale tu zahaczyłem się. No, główny wyłącznik prądu, czyli Hebel. O, tu jest zamontowany, nie wiem, czy już pokazywałem go prędzej. Ten kabel idzie wek. Tutaj, o, tu jest zamontowana puszka. Zostało to zamontowane w takiej oto puszce tutaj hermetycznej, tak aby te kable się nie walały. Gniazdo jest na, tutaj na wywierconym prędzej miejscu założone. Troszkę jest krzywo, ale nie wierciłem nowych otworów, bo ile można tych otworów tutaj wiercić, nie? Tak więc to jest wszystko tutaj poprowadzone i chyba będzie tak git, co? No, tak wyglądają przewody już po zakładaniu. No to taka masa prowizoryczna, na chwilę była założona, o, tak aby do świateł to wystarczy. I zobaczcie, kable poprowadzone są, o, były prędzej otwory powywiercane i wszystko jest tak złapane, aby to wszystko trzymało się. Jest git, jeszcze odblaski by się przydało, tylko skąd teraz odblaski? Jest to sobota popołudnie, a ja dzisiaj odblasków nie zorganizuję już. A ja wiem, mam jeden pomysł, ale to muszę zadzwonić właśnie jeszcze, zapytać się. No bo jak dobrze, to jutro ten ciągnik już jedzie do właściciela. Tak więc to będzie już koniec tej przygody z tym zatorkiem. Smutne i zarazem radosne, bo trochę go miałem dość, ale z drugiej strony teraz trochę się człowiek przywiązał do niego. Kupa roboty włożona. No ale co? Taka jest kolej rzeczy, nie? Dobra, aha, jeszcze, o, tutaj zobaczcie. Tucharz mi dorobił właśnie takie tutaj tulejki dystansowe. Zostały wkręcone te nowe śruby i jest to naprawdę teraz super skręcone. Za chwilę biorę się za drugą stronę. No i teraz to mi się wydaje, że jest prawidłnie skręcone, tak być powinno. Nie ma lipy, nie? Bo te stare śruby, o, gdzieś tutaj leżą. Czy już je wywaliłem? O, to jest, o, to są stare śruby. Wyglądają fatalnie. One w ogóle nie trzymały. I to była jedyna słuszna decyzja, żeby to zamontować w jakiś taki należyty sposób, aby nie mieć strachu, że koło odpadnie. To ja się teraz biorę za drugą stronę. Druga strona tutaj czeka. Wtedy akumulator, ten kokpit, maska. No i to będzie wszystko, nie? I będzie cały ciągnik złożony. Może go jeszcze przesmaruję, jak się uda. Zamontować akumulator trzeba, tak, i trochę pierdolek o tym wąszy trzeba wkręcić, bo tutaj oczko już założyłem i będzie już zrobione. Aż normalnie jest smutno. Ale wydaje mi się, że wielu z was się będzie cieszyć, że już tego zetora nie będzie, bo
mieliście co niektórzy już dość tego projektu. Ja co prawda też, bo no i chyba żaden mi tyle ciągnik nie dał w kość, to ten ciągnik. Dobra, zakładam koło i już za chwilę się widzimy. Wow. Wygląda to już praktycznie idealnie, ale jeszcze małego szczegółu brakuje. Naklejek. Oraz jeszcze gąbki tutaj na siedzenie. O. Ilość będzie taka. O. Taka trochę byle jaka. Ja bym to siedzenie ogólnie dał do obszycia, ale zobaczymy. Na razie niech jest takie. Nawet nie wiem jak to powinno być, ale spróbuję to może założyć. Może to da radę jakoś założyć tak, żeby to jakoś wyglądało, bo na razie tak nieciekawie jest. Ale wygląda całość kozacko. Ja nie mogę. Wszystko pomontowane. Tabliczka na nity. No, teraz to siedzenie trochę lepiej wygląda, tylko taki tutaj takie trochę brzydkie, ale co zrobić. No, ale wygląda to już lepiej. Teraz tylko naklejki nakleić. No i jutro smarować, zalać płyn. Olej jest, tylko zalać płyn i jeszcze paliwo. Go przepompować. Przepompować się nie przepompuje. Od powietrzy. No i palimy dziada. Jedzie. Ja nie mogę, jest gotowy. Jeszcze małe mankamenty, jeszcze muszę te śrubki pomalować srebrnym lakierem, żeby nie korodowały. Ogólnie by ładnie to wyglądało, gdyby to było galwanizowane, to by było całkiem fajnie. No ale dobra. Robię to i widzimy się jutro. Jak to teraz wygląda z naklejkami? Chyba lepiej, co? Czy może by mogły być inne naklejki? No nic, takie chciał pan Zbyszek, takie są. Te śruby pomalowane, tutaj te co były przykręcone. I to było na tyle, jutro go trochę umyję. I może jechać. Jeszcze jutro jeszcze muszę poprawić te zielono-czarne, nieraz takie miejsca są do poprawienia, ale to chyba już jutro przed samym z rana to zrobią, mieszam trochę farby, to razo wyschnie. A na tą chwilę to będzie na tyle. Nie mogę uwierzyć, to już jest koniec. Ja nie mogę. Kupa roboty, naprawdę kupa. Żaden ciągnik nie dał mi tak w kość jak ten tu. A słyszeliście takie coś? Nieźle, co? Daję po uszach. Ale wygląda to naprawdę imponująco. Cyf ogólnie, nie? O kurwa, panie. Się zmienił? Od chłopców ja pierdolę, nie do maszyna. Się zmienił, nie? No, widzę jaką podmiotę będą mieli jak sobie zajedziemy. Ja no. No syf jest bałagan. Krzyśka stoi na tombie. No. Tak, ale tu by... jeszcze jednego możemy ci przywieźć takiego. Takiego samego? Nie, już więcej takich wehikułów nie, podziękuję. Nigdy więcej. Ogólnie lipa jeszcze, bo miał być tutaj dekielek metalowy, a ja go gdzieś zgubiłem i od ciapka założyłem, nie? No, ale złego, chyba to jest lepsze. Skrzynka bynajmniej w końcu jest normalnie zamocowana, to mocowanie dorobione, wszystko pospawane. Kurde, wszystko zresztą tu jest zrobione, no kurde, co tu wiele mówić. Jak kurwa tym w polu mogli kiedyś robić, nie? Ja sobie tego nie to wolę. Jest katastrofa tym jeżdżenie. Ty jeździłeś kiedyś im? No ty jak zwykłego go przyprawiał. No to jest jakbyś takim czołgiem jeździł. Ja nie mogę, bo tu no. Ale on był w miarę on był na chodzie był, tylko co ale to były zachody. Tak, takim wiesz, kurwa, teoretycznym na chodzie. No. O tak było to z teorii tylko. Ten co Krzyśka stoi to kurwa ile go kupił kurwa to nie złomu. No ten tu też cenę złomu powinien mieć. I on go odpalił wiesz, tylko co, nie wiem czy głowica pęknięta czy co. One głowice pękają właśnie w nich, nie? Oj ci pamiętam jak teraz patrzysz właśnie jak masz polakierowane to. A te ciapki i tamte co ojciec zrobił, no. No to jest różnica, nie? No a ten co lakiernik malował? To co lakiernik tam malował? No to lepiej wygląda. No ja widzisz. No. Kurde. Ale widzisz, tam ma też... Tam nie robił naklejek, tylko tam prysnął farbą, wiesz? No, a tak na 60 ja zrobiłem. No, dokładnie, no. Ładnie ma to klarem pierdolnięte, tak. No ja.
No dobra, Hugo, wjeżdżamy tam. Dokładnie. Co? Tylko czekaj, jeszcze sprawdzę olej i wjeżdżamy. Ja? Nie puszczę, wiesz, ale... Trzymaj, nagrywaj wtedy. Nagrasz to. Wiesz, o wolną chwilę. Napadam. Mogę trzeba wchodzić tutaj, nie? No jedynie, nie? No bo jak tutaj? O, rura? I rura. Ale się żegna ze swoją maszyną. No, coś koło tego. Marek te najazdy tam najwyżej mu tylko podkowa chciał wstać. Szerzej, szerzej weź. On do tej strony trochę chce, nie? Ale się nie odwinie nim tyle już. Jak dasz radę, to bliżej do tej się ustaw. Tylko tamten najazd, Marek, z tyłu. No i do przodu, no. I dawaj naprzód, dawaj, dawaj, do przodu, do przodu. Czekaj. Dobra, 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 nie, na tył nie, okej. Okay. Jest okej. Okay. Tak. Także zapraszamy za tydzień, panie Kaziku, w odwiedziny. Tam nagramy wszystkie wehikuły. Tak jest, całą kolekcję. Ja nie mogę, ciekawe co się powiem. Nie no, będzie, będzie zadowolony na pewno, no co? W tej zasadzie może się, trzeba się przyznać do czegoś, że tu ładowania nie ma, nie? No, no ale to jest tam rzecz naprawialna. No, że no to ten... nadaje do regeneracji, bo byłem u fachowca, a ten fachowiec powiedział, że to już nie jest baza do naprawy, więc jeżeli ktoś ma gdzieś na stanie leżąc jakąś taką prądnicę, a może i nawet rozrusznik, na rozrusznik na zapas się zawsze przyda, to jeżeli ktoś ma coś takiego leżąc i nie potrzebuje, to z miłą chęcią bym odkupił, także dawajcie znać, a my go pakujemy i to będzie już końcówka, nie? A tutaj się widzimy na Żławach. Pozdrawiamy.